Kierowca prowadzący samochód wyposażony w system ABS w przypadku hamowania awaryjnego może bez obawy wpadnięcia w poślizg silnie nacisnąć na pedał hamulca. Układ ABS ograniczy siłę hamowania tak, by nie doszło do zablokowania kół i niekontrolowanego poślizgu, w którym nie działa kierowanie samochodem, a w przypadku różnicy w przyczepności poszczególnych kół do podłoża występuje zmiana toru jazdy lub obracanie się pojazdu. W takich sytuacjach, szczególnie u kierowców bojących się ostro hamować z powodu niebezpieczeństwa wpadnięcia w niekontrolowany poślizg, system ABS powoduje skrócenie drogi hamowania. Obecnie stosowane czterokanałowe systemy ABS, umożliwiające niezależną kontrolę poślizgu dla każdego koła, pozwalają zwiększenie bezpieczeństwa procesu hamowania w pojazdu w sytuacjach, w których poszczególne koła poruszają się po powierzchniach o różnych współczynnikach przyczepności, np. w sytuacji, gdy część kół znajduje się na poboczu, a część na asfalcie. System skraca też znacznie drogę hamowania w samochodzie z obciążeniem osi samochodu, kół, nieproporcjonalnego do siły hamowania danych osi. W przypadku nierównomiernego rozłożenia obciążenia pojazdu, koła słabiej obciążone zostają zablokowane, podczas gdy koła obciążone nie wykorzystują jeszcze całkowicie swych możliwości hamujących. Układ ABS dobierze siłę hamowania stosownie do obrotów kół. System ABS ma bardzo duże znaczenie w zespołach składających się z kilku pojazdów, ciągnik z naczepą lub samochód z przyczepą. W pojazdach tych, gdy drugi człon utraci sterowność, porusza się w poprzek kierunku jazdy i może spowodować przewrócenie całego pojazdu. ABS pomaga także przy hamowaniu na zakręcie. Samochód bez ABS-u mógłby w takim przypadku stracić sterowność. ABS pomaga, ale nie gwarantuje, odzyskać sterowność przy poślizgu bocznym. Silne naciśnięcie hamulca i odpowiednie ruchy kierownicą pomagają wyprowadzić samochód z poślizgu, co może pozwolić na bezpieczne zahamowanie lub ominięcie przeszkody. Gdyby pojazd wpadł w poślizg boczny, wywołany np. szybkim manewrem kierownicą na śliskiej nawierzchni, to po naciśnięciu hamulca system ABS będzie kontynuować hamowanie zgodnie z zasadą działania ABS-u. Przy poślizgu idealnie poprzecznym może to powodować wyłączenie hamowania kół, które się nie kręcą, na dłuższy czas niż to ma miejsce w czasie hamowania przy jeździe na wprost. W pewnych sytuacjach system ABS wydłuża drogę hamowania, na przykład gdy na nawierzchni o dobrej przyczepności znajduje się cienka warstwa luźna, na przykład liście, piasek, śnieg, błoto. W takiej sytuacji zablokowane koła przetarłyby słabą warstwę i nastąpiłoby zwiększenie siły hamowania, a w układzie z systemem ABS koło hamuje na warstwie o niższym współczynniku przyczepności.